Po meczu z Odrą Opole rozmawiamy z Maciejem Świdzikowskim, kapitan Radomiaka. Powrót po 108 dniach do wyjściowej jedenastki Radomiaka. Jak się czujesz, Maciek? Powiedz, czy byłeś zaskoczony w ogóle taką decyzją trenera, że już dzisiaj ujrzeliśmy Cię w wyjściowej jedenastce? Nie byłem zaskoczony. Piotrek Górzęda zgłosił problem z nogą gdzieś około czwartku, także już wiedziałem, że dzisiaj wystąpię od pierwszych minut, rozmawiałem dużo z trenerem, także byłem na to gotowy. No jak, no jest na pewno jeszcze wiele do poprawy, ale ten pierwszy mecz jakoś tam można ocenić chyba na mały plus, ponieważ zero z tyłu, no i doceniamy ten jeden punkt z ciężkiego terenu. No ale mówisz o względach piłkarskich, a zapytam Cię o względy zdrowotne. Jak się czujesz, jak wygląda Twój stan zdrowia? No bo tam mówi się jeszcze o tym, że odczuwasz trochę bólu, trochę Cię te plecy jeszcze tam doskwierają. No tak, już mówiłem wielokrotnie, że to jest plan długofalowy, został mi nakreślony, także jeszcze trochę czasu potrzebuję. Mam zalecone ćwiczenia, muszę dać od siebie trochę po treningu i tak to wygląda na tą chwilę. Ale jestem do dyspozycji trenera, wiadomo, wypadł Piotrek, no i jestem w gotowości, tak? Śmiejemy się trochę z redaktorem Włodkiem Łyżbą z Echa Dnia. Dwa mecze z Maciejem Świdzikowskim i 4 punkty Radomiaka. Też Piotr Banasiak chyba dużo daje. No jak to oceniasz? Szczęście, czy po prostu potrzeba było Macieja Świdzikowskiego w kadrze? Nie, no pierwszy mecz ten u siebie teraz wygrany z Polonią Bytom, no to tam mały epizod, także nie ma co przesadzać. No ale fajnie. Ciągnijmy to dalej, oby jak najdłużej bez porażki.